Jakie będzie nasze następne spotkanie? To temat, który zaproponowała jedna z pań na moim kanale. Orakel miłości u Loeli. Witam serdecznie znów w sobotę i dzisiaj zobaczymy, jak potoczy się Wasze następne spotkanie lub randka lub rozmowa. Więc mam do wyboru trzy grupy. Pierwsza grupa z obeliskiem cytrynowym. Obelisk cytrynowy, taki jasno-żółty. Grupa numer dwa to jest fluorit, obelisk fluorit fioletowy. Grupa numer trzy, obelisk kwarc górski, przeźroczysty. Proszę wybrać sobie jedną z grup. Temat jest, jak potoczy się nasze następne spotkanie. I zaczynamy od grupy pierwszej, czyli obelisk cytrynowy. Jak potoczy się nasze następne spotkanie? Trzy karty Lenormanda i jedna karta Tarota. Wasze następne spotkanie odbędzie się wieczorem lub wieczorową porą lub nocną porą. Będzie pełne tajemnic, takiej, być może będzie w takiej tajemniczej aurze. Będziecie mieli głębsze do siebie uczucia, tęsknicie za sobą, tęsknicie za tym spotkaniem, jednakże odbędzie się to spotkanie w jakiejś aurze tajemnicy. Być może są między Wami jakieś niewyjaśnione, niejasne sprawy. Chodzi o jakieś sekrety, które partner lub partnerka, osoba pytająca lub osoba, o którą pytacie, nie wyjawniła Wam wszystkiego. Są jakieś sprawy pomiędzy Wami, które stoją właśnie jako przeszkoda w Waszym związku i które chcecie wyjaśnić. Jakieś tajemnice, no niedogadane sprawy. Myślicie, że coś partner przed Wami ukrywa lub partnerka, że coś Wam nie wyznaje, że coś właśnie przed Wami ewentualnie ukrywa, kombinuje, że nie pokazuje wszystkiego właśnie, co powinien, prawda? Czyli jest tutaj coś jakby przed Wami jeszcze ukryte i to właśnie jakbyście chcieli podczas tego spotkania wyciągnąć od partnera, chcielibyście dowiedzieć się prawdy, chcielibyście w końcu wyjaśnić te sprawy, prawda? Jesteście być może podejrzliwi o coś. Niestety, no będą tutaj rozmowy podczas tego spotkania, jak odbędzie się Wasze następne spotkanie w atmosferze takiej chaotycznej, nerwowej. Dużo rozmów, dużo takich no niespokojnych rozmów wręcz, prawda? Wyobraźcie sobie trzepotanie skrzydeł ptaka. Jest ono bardzo nerwowe, takie chaotyczne, takie narwane, niespokojne. Właśnie w takim tempie lub w takiej atmosferze odbędą się Wasze rozmowy. Być może nawet dojdzie do sprzeczki i kłótni, ponieważ są tutaj sprawy, które chcecie wyjaśnić. Nie ufacie partnerowi, myślicie, że on coś skrywa przed Wami, że ukrywa jakieś tajemnice, że są jakieś sekretne tutaj sprawy właśnie w tym związku. Chcecie to wyjaśnić, lecz ta rozmowa przebiegnie jakoś nerwowo. No, uważajcie, w każdym razie byście się nie pokłócili. Ponieważ za duży chaos, za duża właśnie tutaj, za duże napięcie, za duża widocznie dynamika też tej rozmowy, co doprowadzi niestety do tego, że oboje będziecie tutaj blokować. Po tym spotkaniu myślę, że będą jakieś tutaj problemy, izolacje lub
jakaś taka niedostępność, oziębłość, czy partnera, czy wasza, że coś zostanie tutaj jednak zablokowane, ponieważ no, są sekrety, są tutaj jakieś żarliwe, nerwowe dyskusje, doprowadzi to niestety do większych jeszcze blokad i izolacji po tym spotkaniu. Lub partner będzie blokował, okaże się jakiś taki emocjonalnie oziębły, niedostępny wręcz i nie będzie chciał właśnie tutaj dopuścić was do tych jego tajemnic lub jakichś ukrytych spraw, które stwarzają właśnie tutaj jakieś nerwowe napięcia i atmosferę w tym związku lub jakieś kryzysy, problemy, tak? Więc doprowadziły do jakichś problemów, ponieważ no, czekacie na to następne spotkanie i to następne spotkanie będzie równie nerwowe, więc karty ostrzegają was, by uważać, zachować spokój, zachować równowagę, zachować właśnie taką mentalną tutaj jakąś mieć cierpliwość, by właśnie partner w odpowiednim momencie wyjawnił te sekrety, które ukrywa, ponieważ wszelkie naciskanie, wszelka tutaj kłótnia i nerwowość doprowadzą do blokady i jeszcze gorszej izolacji partnera. Więc tutaj te rozmowy mogą, uważajcie, by te rozmowy nie przebiegły właśnie jakoś negatywnie, by nie doszło do jakichś awantur, jakichś wyrzutów, przypuśćmy, prawda, obciążeń tutaj z dwóch stron, więc myślę, że tu partner zablokuje, nie będzie chciał wyznać tutaj prawdy. Zobaczmy jeszcze radę tarota dla tej grupy. Rada tarota jest głupiec, czyli błazen. Karta zerowa, wielkich arkan. No niestety mówi ta karta o jakichś niedojrzałych rozmowach. Spotkanie być może przebiegnie głupkowato, infantylnie, idiotycznie, błazeńsko wręcz. Ta rozmowa widocznie będzie jakaś, no, bez żadnych jakichś skutków. Niestety przedstawia ta karta właśnie tutaj charakter osobowości osoby, o której pytacie. Więc no, osoba głupca nie jest osobą dojrzałą, nie jest osobą doświadczoną być może jeszcze w tej relacji. Być może też następne spotkanie i te rozmowy właśnie z taką tutaj osobą przebiegną po prostu właśnie głupkowato. To znaczy, no nie będzie jakichś takich tutaj poważnych lub zobowiązujących rezultatów, ponieważ osoba głupca na pewno nie chce mieć jakichś tutaj zobowiązań, nie chce wiązać się w jakieś głębsze uczucia i emocje lub w głębsze związki, relacje. Chce być zawsze po prostu lekko duchem, chce mieć lekkie relacje na po prostu na zasadzie jakiejś przygody, prawda, jakiegoś tam, jakichś powiedzmy imprez wspólnych. Także nie spodziewajcie się tutaj, że partner, jeśli oczekujecie jakichś przemian partnera duchowych lub mentalnych, nie oczekujcie, że to się stanie. Niestety głupek zostanie głupcem, nic nie zrozumiał, wędruje sobie beztrosko, z tobokiem przez świat i gwiżdża po prostu na wszystko. Także nie oczekujcie od tego spotkania, od tych rozmów i od tego partnera jakiejś większej transformacji, głębszych rozmów, głębszych uczuć. To raczej nie nastąpi. Nie oczekujcie tego, proszę, i nie bądźcie naiwne, nie miejcie jakichś iluzji. Ponieważ taki tutaj partner, który przyjdzie na to spotkanie, przypuśćmy z tymi cechami charakteru głupca, spojrzy na to spotkanie lekko. Popatrzy na tą sprawę spontanicznie, będzie spontanicznie po prostu tutaj przeprowadzał z wami tą rozmowę. Po prostu z nim jest zawsze chaotycznie i chaos, także bardzo zgadza się ta karta tych chaotycznych ptaków. Właśnie w takiej atmosferze przebiegnie ta rozmowa, ponieważ właśnie też głupiec jest chaotyczny i nie wiadomo, co się można po nim spodziewać. Na pewno nie jest to zorganizowany i jakiś poukładany partner, który ma przemyślane sprawy. On nie martwi się niczym. Nie jest dla niego nic ważne. Po prostu jest na luzie, spontanicznie. Chce coś przeżyć. Jest otwarty na wszelkie przygody. Także myśli,
o jakiejś tam nowej przygodzie raczej z Wami niż o jakichś poważnych, głębszych uczuciach. Więc jeśli chcę z Wami się spotkać i jeśli chcę jakiegoś nowego początku, jakiejś z Wami relacji, nie oczekujcie od tego, że będzie to jakaś bardzo głęboka, poważna, długotrwała relacja. Ponieważ głupiec zachowuje się zawsze głupkowato i nieodpowiedzialnie. Prawda? Jest otwarty na spotkanie, owszem, lecz w głowie ma chaos. Tak? Dlatego po prostu nie umie też podjąć żadnych kroków poważnych i jakiejś odpowiedzialności dźwignąć za swoje własne obietnice. Więc bardzo proszę podejść do tego spotkania na luzie, spontanicznie, nie przejmować się. Na pewno głupiec coś tutaj ukrywa, ma jakieś sekrety. No i jeśli chcecie czegoś głębszego, czegoś bardziej po prostu długotrwałego z planowaniem, na pewno głupiec będzie się blokował i uciekał w izolację, ponieważ głupiec nie chce żadnych poważnych, długotrwałych, planowanych związków. Taka jest tutaj odpowiedź dla grupy pierwszej. Także przepraszam wszystkich, których być może to nie zadowala, ale taki jest przekaz kart dla grupy pierwszej. Zobaczmy teraz, kochani, grupę drugą. Obelisk fluoritu fioletowy. Karty Lenormanda, trzy karty i karta rady Tarota. Karty Lenormanda pokazują tu, kochani, że chcecie otworzyć nowy rozdział książki, czyli chcecie jakby spotkać się i zacząć z tym partnerem jeszcze raz, spróbować jeszcze raz. To, co się otworzy jednak, nie będzie dla Was zupełnie klarowne, nie będzie jasne. Być może partner nie chce się zdefiniować, nie chce konkretnie powiedzieć, na czym polega ten związek z nim, czy on chce tylko przyjaźń plus, czy jakiś romans, czy po prostu szuka kochanki, czy szuka stabilnego związku. Czyli będzie dla Was to jeszcze ciągle niejasne po tym spotkaniu, co właśnie partner tak naprawdę chce z Wami zbudować. Na pewno chcecie Wy z Waszej strony tutaj otworzyć właśnie jakiś nowy rozdział, czyli zacząć coś na nowo, spróbować jeszcze raz, dać szansę, otworzyć możliwości, otworzyć się również na tą znajomość, na to spotkanie, otworzyć tutaj nowe jakieś perspektywy, plany. Niestety po tym jednym spotkaniu, o które pytacie, nie będzie to dla Was jeszcze jasne. Czyli być może tutaj sugerując się tą odpowiedzią kart Lenormandza, bardziej musicie być tutaj wyczulony właśnie, jak zachowuje się partner. Czy on będzie tylko zachowywał się niezobowiązująco, nie będzie chciał właśnie tutaj dawać konkretnych sygnałów co do tego związku. Będzie chciał wszystko zostawić na takiej jakby wolnej tutaj jakby ręko, tak jak to mówi się po polsku, przepraszam, jakby na takiej wolnej stopie, tak, że nie chce się definiować, czy ta znajomość ma właśnie być normalnym, poważnym związkiem, czy może być tylko takim lekkim romansem, prawda, ponieważ jeszcze być może ma w zanadrzu kogoś innego. Nie będzie to dla Was jasne po tym spotkaniu, więc jeśli chcecie, żeby potoczyły się te rozmowy inaczej, musicie w zupełnie inny sposób podejść do tego spotkania. Oczywiście nie możecie partnera zmuszać, by się zdefiniował. Nie możecie też partnera zmuszać, by powiedział Wam, że chce tylko z Wami i Wy jesteście tą jedyną i tylko z Wami chce mieć to, nie wiem, tą relację do deski grobowej. Oczywiście za żadną siłę nie możecie mężczyzny do tego zmusić, ale być może przemyślcie sobie Wasze kroki i plan działania, co zrobić, by jakoś, nie wiem, stworzyć taką atmosferę tego spotkania, by też partner się otworzył na ten związek i na tą relację z Wami, by pragnął być może z Wami założyć jakiś taki konkretny, długotrwały, piękny, romantyczny związek, a nie tylko jakąś aferę. Więc musicie inaczej tutaj być może zadziałać w tym spotkaniu.
prawda? Ponieważ chcecie mieć jakąś jasność, kim jesteście dla tego partnera, kim będziecie, co możecie z nim zbudować, czy możecie na nim polegać. Zobaczmy teraz, jaką kartę pokaże nam właśnie Tarot. Der Wagen to jest Rydwan. Tak, karta Rydwanu. Oczywiście potwierdza tutaj też niejako ta karta Tarota właśnie tą niejasność sytuacji, ponieważ Rydwan należy do narwańców, furiatów, którzy pędzą, oczywiście pędzą na to spotkanie z Wami, chcą tego spotkania energicznie, szybko, gnają, galopują właśnie na to spotkanie z Wami, ale nie wiedzą po prostu, czy pojadą w prawo, czy w lewo. Nie wiedzą, czy pojadą w tą dobrą, czy w tą złą stronę, ponieważ na dwojako babka tutaj wróżyła. Karta Rydwanu jest to karta narwańca, prawda? No, bardzo energicznie naładowany mężczyzna, który owszem jedzie na to spotkanie z Wami, ale nie wiadomo, gdzie zajedzie i nie wiadomo, co po tym spotkaniu jeszcze się wydarzy. Więc bardzo tutaj zgodne z tym czytaniem takim właśnie niejasnym rezultatem Waszego spotkania, ponieważ tutaj ten Rydwan bardzo, bardzo odważnie jedzie na to spotkanie. Być może nawet ma dobre zamiary na tym, prawda? Ma dobre cele tego spotkania i na pewno chce, żeby coś się rozwinęło, ale zostawia to w takiej sferze właśnie niejasności, nieklarowności, co Was oczywiście nie zadawala, ponieważ każda kobieta chce być jasna, co znaczy dla mężczyzny, prawda? Więc tutaj no ten Rydwan mówi też o takiej osobowości mężczyzny lub tej osoby właśnie, o którą pytacie, że nie wiadomo właśnie, że on chce jakiś nowy może początek, może chce właśnie bardzo z Wami jakąś tutaj relację, natomiast on sam jako energiczna osobowość, jako właśnie taka bardzo charyzmatyczna osobowość, on sam chce podjąć decyzję, w którym kierunku to pójdzie. Prawda? I nie wiadomo właśnie, czy pójdzie w stronę prawą czy lewą. Także wszystkiego się można po takim człowieku spodziewać. On ma też taką chęć właśnie, żeby tutaj podjąć właśnie jakieś działanie, żeby zadziałać, właśnie o, spotkać się. Ale co z tego wyjdzie? No to on chce zadecydować na końcu sam po tym spotkaniu, prawda? Czy po jakimś czasie. Więc jest tutaj wielka niewiadoma, powiedzmy sobie szczerze, co wyjdzie po tym Waszym spotkaniu. Więc musicie sobie bardzo dobrą strategię, jakiś plan działania tutaj przemyśleć, by tym mężczyznom właśnie zawładnąć lub mieć go jakoś w garści, co jest bardzo trudne przy takiej osobowości Rydwanu, prawda? Być może nawet niemożliwe, ale są kobiety, które umieją nacisnąć na odpowiedni guzik, by też takiego tutaj charyzmatycznego, silnego, energetycznego mężczyznę przy sobie zatrzymać. Taka jest tutaj odpowiedź kart na pytanie, jakie będzie nasze następne spotkanie dla grupy drugiej. Dziękuję serdecznie i zobaczmy teraz, kochani, grupę trzecią, czyli to jest obelisk kwarc górski przeźroczysty. Trzy karty Lenormand i jedna karta rady Tarota. Jak przebiegnie Wasze następne spotkanie? Więc jest teraz partner, czy Wy również, czy oboje w silnych blokadach izolacji, brak kontaktu, brak jakichś spotkań regularnych. Więc Słońce to jest nadzieja i dobry rozwój spraw. Słońce to jest właśnie odblokowanie wszystkich tych tutaj izolacji, braku kontaktu, braku spotkań, czyli pozytywne rozwiązanie wszystkich tych blokad. No i nastąpi właśnie wyleczenie, wzmocnienie tej relacji. Czyli tutaj bardzo wyraźnie karty mówią, że te sprawy, które są teraz właśnie w takiej, no,
totalnej blokadzie, gdzie naprawdę nie macie ze sobą dobrego kontaktu, być może jakiś sporadyczny kontakt, ale na pewno nie jest to kontakt, jakiego pragniecie, na pewno te blokady się tutaj uleczą, ponieważ karta Słońca, która promieniuje tutaj w stronę tych blokad, wyleczy to wszystko. Niezależnie po jakiej stronie karta Słońca się znajduje, zawsze ma pozytywne działanie i pozytywne rozwiązanie wszelkich problemów. I tutaj karta tego niedźwiedzia właśnie mówi o transformacji tego związku. Wiele rzeczy musicie zmienić, wiele rzeczy musicie jeszcze raz przeanalizować, dużo kompromisów. Musicie być oboje silniejsi, mieć silniejszą pozycję. Tutaj też partner będzie chciał się pokazać jako silniejszy, który ma bardziej większą świadomość, co musicie naprawić, zmienić w tym związku. Partner chce wyjść z tej izolacji. Oboje być może, jeśli się znajdujecie w takiej blokadzie, niedostępności, oziębłości uczuciowej, chcecie na pewno z tego wyjść i wyleczyć to wszystko i zmienić na lepsze i po prostu znów wrócić do tych dobrych tutaj rozmów, spotkań, komunikacji. Także na pewno tutaj będzie dobre wyleczenie i to spotkanie przyniesie pozytywne rezultaty, czyli przemianę w pozytywnym kierunku, uleczenie właśnie tych Waszych teraźniejszych tutaj problemów, jakichś takich złych stanów. Także po tym spotkaniu na pewno dojdzie do jakichś zmian na lepsze. Zobaczmy teraz, co powie do tego karta Tarota. Rita de Kelsie, czyli rycerz kielichów. Kochani, rycerz kielichów chce zawalczyć o ten związek z miłością, z emocjami, z pięknymi, romantycznymi uczuciami. Jest to na pewno ktoś, kto zwiastuje tutaj dobre, pozytywne spotkanie. Rycerz mówi właśnie o tym, że jedzie na spotkaniu, jest już w drodze i na pewno to spotkanie będzie tutaj w atmosferze miłosnej, romantycznej, uczuciowej, ponieważ kielichy to emocje i miłosne emocje, tak? Czyli ten rycerz właśnie, który jedzie już na spotkanie, już jest w drodze, tak? Właśnie w takiej atmosferze niewinności, ponieważ biały koń, symbol niewinności, początku czegoś na nowo, z pięknymi, pozytywnymi wibracjami, mówi właśnie o miłości, o szczęściu, o takich kontaktach, które, znaczy spotkaniu też, które przebiegnie w takiej miłej, przyjaznej, miłosnej, romantycznej atmosferze, harmonia między Wami, jakieś takie rozpoczęcie nowej, przyjaznej, przyjemnej fazy, która mówi też o tak jakby atmosferze takiej bardzo dla Was pozytywnej, bardzo takim dobrym, jakby dobrej wibracji na tym spotkaniu. Także mówi również o tym, że chcecie właśnie to takie przyjazne, miłe spotkanie wykorzystać do tego, by zbudować dalej właśnie tą relację na takich pięknych, romantycznych, emocjonalnie miłosnych i cudownych wibracjach. Czyli tutaj na pewno podczas tego spotkania będzie w powietrzu miłość, harmonia, uczucie takiej przynależności, przyjaźni, takiego zrozumienia pomiędzy Wami, szczęścia i motyle w brzuchu, czyli takie uczucie właśnie zakochania. No cudowne, cudowna karta, czyli ta porada Tarota jest chyba tu najpiękniejsza. No to piękny, taki piękna atmosfera podczas tego spotkania. Także cudowne tutaj pozytywne przekazy kart na to spotkanie i przede wszystkim pozytywne rezultaty tego spotkania, kochani. Także trzy grupy, trzy rozmaite tutaj odpowiedzi kart, bardzo różnorodne, niemniej jednak ważne, by wiedzieć, jak właśnie się to rozwinie. Dziękuję wszystkim grupom, życzę Wam cudownych spotkań z osobami, w których jesteście zakochane, zakochani, pięknych randek, romantycznych, miłosnych wibracji, motyli w brzuchu i udanych perspektyw na przyszłość w tym związku, o który pytacie. Do usłyszenia.